tvpodkarpacie.pl. Na lotnisku w Krośnie zorganizowano trzecie podkarpackie pokazy lotnicze pod hasłem Odlotowe fundusze. Przed pierwszymi podniebnymi akrobacjami oficjalnie otwarto pas startowy. W ostatnim czasie w modernizację i podniesienie jakości krośnieńskiego lotniska zainwestowano blisko 40 milionów złotych. Cieszymy się bardzo, że Krosno dołącza jak gdyby tym lotniskiem, tym dzisiejszym aktem otwarcia, ale i także tymi pokazami aktywnie będzie wchodziło w ten obszar przemysłu lotniczego. Przypomnę, że to przemysł bardzo innowacyjny, niosący z sobą nowe technologie, no i też bardzo ważna branża z punktu widzenia gospodarczego, bo przecież wkład lotnictwa w Podkarpacie jest bardzo duży. Przemysł lotniczy jest najbardziej reprezentowany w naszym województwie. Mamy tą cechę, mamy tą palmę pierwszeństwa. Jest to święto dla naszego lotniska. Wiele lat starań, żeby ta inwestycja lotniskowa została przeprowadzona. Liczyliśmy kiedyś na wsparcie środkami Unii Europejskiej. To niestety zostało uniemożliwione. A więc ogromny wysiłek miasta spowodował i zgoda wszystkich radnych Rady Miasta była jakby przyczyną wydatkowania tych pieniędzy tutaj na tę inwestycję. Przypomnę, że łączna kwota wydatków przekroczyła 38 milionów złotych. Mówimy o potrzebie skomunikowania pewnych części Polski, które nie nastąpi szybko przy pomocy autostrad, nie nastąpi szybko przy pomocy dróg ekspresowych i szybkiego ruchu i nie nastąpi niestety szybko przy pomocy kolei. Wobec tego pozostaje nam rozmowa na temat wykorzystania właśnie takich lotnisk jak w Krośnie, w Suwałkach, w Koszalinie, w Białymstoku i w innych kilku miejscach. I do tego potrzebujemy partnera przewoźnika, oczywiście operatora lotniczego, który już jest na rynku, który skorzysta z okazji zapewne, jeśli tylko będzie dobra infrastruktura, czyli takie pasy startowe, jak na przykład w Krośnie jest w tej chwili, bo ten pas jest wystarczająco dobry do tego, żeby lądowały tu samoloty te małe, nazwijmy do 19 osób. Przepisy nam to zezwalają. Potrzebujemy tego producenta tego samolotu. No dobrze by było, gdyby ten producent był na przykład na Podkarpaciu. W dalszej perspektywie myślę, że jest to też element rozwoju sieci komunikacyjnej, takiego wsparcia, poszerzenia dostępności komunikacyjnej Krosnej, południowej części Podkarpacia, tak dla turystów, jak dla inwestorów, no, żeby to jakieś koło zamachowe rozwoju tutaj naszych obszarów, ale myślę, że będzie to kompatybilne z drogą ekspresową S19, która będzie powstała w najbliższych latach, a także jest bardzo również potrzebnym łącznikiem kolejowym, który przybliży Krosno i Jedlicze do Rzeszowa, jeżeli chodzi właśnie o połączenie kolejowe. Wszyscy byśmy chcieli, aby można było szybko dotrzeć w Bieszczady, aby można było korzystać z walorów turystycznych tego miejsca. Lotnisko takie możliwości daje i na pewno grupa osób, która korzysta z turystyki lotniczej, będzie w większym zakresie lądowała w Krośnie. Jest to szansa na rozwój miasta Krosna, prawda, i całych okolic, które tutaj znajdują się wokół tego miasta, i rozwój przede wszystkim biznesu, bo lotnisko będzie miało szansę właśnie na połączenia takie biznesowe, ale także oczywiście te funkcje, z których były znane, przede wszystkim funkcje związane z lotnictwem takim turystycznym, szkoleniowym, sportowym, jak najbardziej będą jeszcze w dalszym stopniu wzmacniane. Jest to szansa na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej akurat tego miasta i jego okolic. Witamy te inwestycje pozytywnie. Myślimy o całej Polsce, mówię tu jako przewodniczący Komisji Infrastruktury. Rozmawiamy z instytucjami z całej Polski odpowiedzialnymi za połączenia lotnicze osobowe i towarowe. I na pewno na Podkarpaciu, po Rzeszowie, Kros to jest w tej chwili wysoko notowanym lotniskiem, które będzie mogło wpisać się ze swoją koncepcją funkcjonalną w to wszystko, co chce rząd Prawa i Sprawiedliwości robić w zakresie rozbudowy mniejszych lotnisk. Chwilę później oczy publiczności zwróciły się ku niebu, a pierwsi wytrawni piloci zaczęli prezentować swoje ponadprzeciętne umiejętności. Zelfas Flying Team. Trójka przepięknych samolotów. Moral już zbija się w powietrze. Obserwujmy. Wspominałem, że te warunki pogodowe dzisiaj, ten wiatr, który i przeszkadza nam na ziemi, także pilotom nie będzie pomagał w powietrzu, ale to faceci, jak to się mówi w lotnictwie, z nabitą łapą i doskonałymi umiejętnościami. Liderem zespołu Zelfast Flying Team jest
Mieczysław Machnik, jego prawoskrzydłowym Daniel Dębosz i na lewym skrzydle Arek Nowak. Samolot już rozpędzony. Dymy. I Państwo słyszeli, jak Mieczysław Machnik odliczył, kiedy należy wykonać to właśnie ten zwrot z nadaniem wysokości. Czerwony Lichthofen, czyli Czerwony Baron. Przepięknie pomalowany samolot w kolorze czerwonym. A tutaj mamy przelot z prędkością minimalną, ale pilot ma troszeczkę ułatwione zadanie. Już Państwu mówię dlaczego. Dlatego, że te porywy wiatru rzeczywiście wytwarzają też przepięknie na płatach siłę nośną. Ale umiejętności pilota oczywiście są tutaj nie bez znaczenia. Godzina 8.15, wsiadłem do samolotu, 8.30 byłem już tutaj na lotnisku. Pięknie położone lądowisko w Starej Wsi, niedaleko domu Krzysztofa i ten piękny warsztat, gdzie Krzysio cały czas, mówiąc językiem warsztatowym, nieco dłubie przy swoim latającym pięknym Newporcie. Obserwujmy go przygotowywane aparaty. TV Podkarpacie.pl